Siemanko, witam wszystkich. Zajechałem już na rybki, jestem pierwszy. Marcin i Paulo jeszcze w drodze są. Jesteśmy na krzaczkach. No i zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. Ciężko ostatnio z tym nęceniem było. Pogoda i różne rzeczy, ale to później wam powiemy. Idę się znosić dalej. Jeszcze trochę mi zostało. Do zobaczenia później. Cześć. Witamy z powrotem. Cześć wam. Po zlodowaceniu chicagowskim. Yeah. No, jesteśmy na roztopach. Woda trochę wyższa, zimniejsza, bardziej słona. I próbujemy złapać jakieś rybki. No. Coś tam dzisiaj drgnęło. No, ile? 4 brania, 3 rybki wylądowane. Takie rybki jak zaczynaliśmy. Czyli tak jakbyśmy praktycznie po zlodowaceniu wróciliśmy do początków. No, znowu mamy małe ryby, nic większego. Na razie Michał miał jedną, ale mu się lekko spięła. Tak lekko tylko, trochę. Przed samym podbierakiem. Przy brzegu, przy podbieraku właśnie. No i czekamy na coś większego. Co tam poza tym? No jak już słyszeliście właśnie, że mieliśmy lekki przestój. Michał nie dość, że się zmroził, to jeszcze skoronizował się. No, no i nie było komu 11 jeździć. Dni w domu siedziałem, kurde, na kwarantannie. No i nie było komu jeździć, kurczę. Później jeszcze mrozy przyszły, jeszcze miałem zapalenie zębów. Nie dało rady w ogóle nic zrobić. No z tymi mrozami, z tym śniegiem, no to to już było. No, to była masakra. Ale już jesteśmy z powrotem. Znowu nęcimy w tym roku, w tym tygodniu, bez jednego dnia. Podnęcone od poniedziałku do... dzisiaj, tam któregoś dnia nie było, bo jakiś wypadek był na highwayu, to nie było. No nie dałem rady dojechać. W pracy mi się pozmieniało trochę, teraz w innych godzinach pracuję. Ciężej mi trochę rano jechać, ale ja jednak daję radę jakoś. I dzięki ci za to. Nie ma za co. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni znowu, że będziemy łapali większe rybki. Znowu, jak słyszeliście, prawdopodobnie wiecie, znowu kolejna 40 padła, 40 funtów i jedna uncja. U naszych kolegów trochę dalej od nas, czyli większa rybka się kręci, jest. Są gdzieś tutaj, są. No. Jeszcze nie u nas, ale będą. Co poza tym? Wybieramy się na malutki wyjazd 7-8-dniowy do Tennessee na takie ryby. Miejmy nadzieję. No, mam nadzieję, że takie ryby połapiecie. No, też jest nie za łatwe jeziorko. Może być, że hit of miss, pojedziesz, połapiesz, albo pojedziesz i posiedzisz sobie. Dokładnie. No, będziemy próbowali polskie wody, można powiedzieć. Wytnij to, wytnij. No, nic. No, jak coś ponagrywacie, to ten, to może coś się poskleja. No na pewno, sprzęcie na wezmę, pewno. Wezmę sprzętu, ponagrywamy filmiki, tego, porobimy filmy porobimy. I na pewno relacja z wyjazdu będzie. No. Więc to kiedy? To za 3 tygodnie, dwa. Nie? Dwa? Za 3 tygodnie. Nie, 3 tygodnie, no. 3 tygodnie. Tak, równo no, 3 tygodnie. Więc Tennessee trochę dalej. 27 bierze. 27? 27, tak. To jest na przełomie marzec-kwiecień. No. Ta, Tennessee trochę dalej od nas na północ, więc już też temperatury inne i pogoda inna. Więc zobaczymy. No. Ci co śledzą to, co tu się dzieje w Ameryce, to wiedzą, o co chodzi, więc... A ci, co nie śledzą, a oglądali może Steve'a Briggsa, to on też tam był. Steve'a Briggsa? Carl and Alex byli. Jak ktoś, nie wiem, ktoś tam ich oglądał, no to na pewno widzieli ten filmik. Piękne ryby, duże ryby. No tylko trzeba trafić, trzeba trafić. Nawet byliśmy tam już kilka razy wcześniej, ale i były wyjazdy, że siedzisz tydzień i jedna ryba. No i...
Ja to niestety, dziewica udało mu się, nie? Marcin, ty pierwszy raz, nie? Marcin pierwszy raz jedzie. Ale czas najwyższy. Wreszcie, no, zobaczyć, rozdziewiczyć. Tak? Czwarty czy piąty, no, teraz by było. No. Ja tam pojechałem raz, złowiłem jednego karpia, 15 funtów. No. Jeszcze przy zdjęciach mi uciekł. A tu w wannie takie można u siebie mieć, nie? Tak. Tak, dokładnie. No, no ja jadę, żeby w końcu to PB swoje pobić stamtąd, więc... A jakie jest? 20, 30, nie, 30... 33? 3, nie, 31-15. 31-15. A to... 31-15. Daleko nie trzeba. No, wiesz, jak znajdziemy miejsce, jak trafimy, to na pewno połowimy, bo... No jak tam ryba wejdzie, to... Dzieją się rzeczy. Eldorado, dokładnie. No widzisz, z reguły żeśmy jeździli na miejsca, gdzie po prostu autem podjeżdżasz i tego łatwiej. Tym razem wyprawa trochę, mam nadzieję, że się uda, ale trochę bardziej skomplikowana, bo chłopaki chcą wziąć łódki ze sobą, żeby trochę po jeziorze popływać, może z wysp jakichś spróbować, albo z miejsc takich, gdzie autem nie dojedziesz, tak na dziko. Mniej dostępnym dla wszystkich. Więc oczywiście te miejsca najbardziej popularne, no to niestety tam już rezerwacje już chyba w tamtym roku były. Ale to... Te bardziej popularne, no to zarezerwowane są praktycznie cały rok, co roku. Ja, więc ale jezioro jest po prostu potęga, więc tych miejsc na pewno podobnych to jest tam wiele, tylko niestety. No ale niestety przed chwilą obcięło nam. Filmik się skończył, kurde. Filmik się skończy, klisza się skończyła, trzeba było nową założyć, więc sorry. Rolki się kręcą. Tak. Ale przejdziemy tak jak szybko przyszliśmy, tak. Zakończymy to na razie, jak coś będzie się działo, to damy wam znać. Pozdrawiamy i do następnego. I trzymajcie się, na razie. Ja. Rybka jest troszkę większa niż poprzednie. Miejmy nadzieję, że uda mi się ładnie wziąć. Taki grubasek, może 15 funtów. Fajny, czyściutki. Na wysokiego pop-upa. Kuleczek nie ma żadnych. Mieliśmy właśnie, rybki nam zaczęły się pojawiać, bo zaczęły się wędki ruszać i zabrania mieliśmy, no i jedną właśnie jest ta rybka. Od razu ją wypuszczę, tutaj przy wodzie jestem, to wypuścimy z rąk bezpośrednio. No wody, czyściutka woda jest, no. Gotowa jest do popłynięcia. Fajnie. Tylko tak dalej. Dzięki. No, kolejna rybeczka. Nieduża, ale fajne. Z fajnym brzuszkiem, jak to na Chicago River często właśnie bywa. O dziwo, całkowicie inaczej. Rano nie ma ryb, praktycznie branie. Teraz znowu kilka rybek bierze nam w południe. Wtedy, kiedy zawsze normalnie nie mieliśmy żadnych brań. Ale jest. Fajna rybeczka. Miły czas, fajna pogoda. Teraz fajna pogoda. No tak, teraz rano było zimno, no, do minus 2, minus 3 stopnie, lekki wiaterek, no, dało nam tak nieźle popalić, że nie chciało się nic robić. Ale teraz już słoneczko, 40 parę stopni. No i czekamy na większe. Na razie.
No, po kilkugodzinnej przerwie zawitała fajna rybka. Co prawda nie ma 20, ale 19,2 czy 19,4, coś takiego, tak? 19,2, piękny grubasek, który nie dał się oderwać od dna, zresztą widać. Bardzo króciutka, ale bardzo gruba, fajna rybka. Dużo emocji. Wydawało się, że będzie piękne 30. Taka. Oh, piękny balonik. Grubasek fajny. No co, chyba trzeba iść do domu, no? Zaraz. Chłopaki dołączą, zrobimy sobie... No, piękna rybcia. Da się zdjęcie zrobić? Fajna łuska tu. I mamy właśnie, o, na sam koniec piękna rybeczka. Fajnie. Okej. Okay. I wypuścimy. Fajnie do wody. Grubaska. O. A nadzieja była, że... poszedł! Motorek. A było blisko, żebym pojechał do domu ze suchym slingiem. Ale nie udało się, ale rybka jest. Super. No cześć wam wszystkim. Witamy. Podsumowanie dnia następuje. Co było? Co się zdarzyło? No nic ciekawego, jak na ten 8 brań, 7 rybek, największa 19,2, ładny grubasek. Powiedziałem nic ciekawego, no ale fan był, coś tam się pociągało. Pobawiliśmy się, ładna pogoda się zrobiła nam po południu tutaj, mieliśmy kolegów nasz... Koledzy nas odwiedzili, nie? Dwóch Andrzeji nas odwiedziło. Tak, Andrzej Burnagiel i Pogorzelski. Co tam jeszcze? Woda dalej ciągnie. No dzisiaj bardzo dużo spadło wody i może to ten uciąg trochę odstraszył ryby, albo nie są w stanie złapać naszych wysokich pop-upów, które mamy zastawione. Bo wszędzie... Naszych szybko płynących przynęt w uciągu rzeki. Prawdę mówiąc, no 8 brań, to 7 brań jest na wysoki pop-up, jeden tylko był na leżącą, tonącą kulkę. Reszta wysokie pop-upy właśnie. A mówiąc o kulkach, no to chcieliśmy także podziękować właśnie Lorenzo w Carbait USA za kulki, które nam przygotował. Właśnie nimi teraz zaczęliśmy nęcić, już zaczynamy drugi tydzień. Kuleczki super. Fajne kulki są, fajnie pachną, fajna konsystencja, fajne okrągłe. Polecamy, jeżeli ktoś potrzebuje jakieś kulki, to możecie się właśnie zgłosić do Carbait USA i zobaczyć, co mają na stronie. A jak macie jakieś większe ilości, to prawdopodobnie Lorenzo mógłby wam zrobić nawet custom, coś większego, mniejszego, w innym zapachu. To miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie potrzebowali jakichś kulek. Co tam jeszcze? Chłopaki, macie coś do dodania? Rybki były. Niektóre nawet były tak blisko, że aż popłynęły sobie z powrotem, bo się spinały. Jedna u mnie. No niestety nie było za dobrze, ale tak czy inaczej, pogoda, no rano trochę zimno, później po południu już słońce wyszło wyżej, to nas ogrzewało. Dronik się spisał dzisiaj, chcecie zobaczyć, co Michał zrobił ze swojego drona, to zobaczcie. Pomalował go, okleił. No, okleiłem, będę. Fajnie widoczny, teraz ptaszki go lepiej widzą, to jest taki lepszy... Już go dzisiaj jeden atakował. Obiekt dla... Coś go zaatakowało. Jastrzębi i innych, to wiesz, to... Zobaczymy, czy nie zestrzelą go kiedyś, bo już mało brakowało dzisiaj właśnie. Na 400 stopach został zaatakowany przez jakiegoś ptaszka. Co poza tym, chłopaki, no... To zobaczymy, co będzie, nie? No bo teraz, wiesz, trzeba będzie na pewno nęcić. A nie wiadomo, kiedy usiądziemy ponownie. Bo to trochę teraz rzeczy nam wypada trochę w kalendarzu, tak. Więc... Ale postanowiliśmy, że nadal w miarę możliwości Michał, dzięki, będzie się jeździło i nęciło.
bo efekty jednak widać. Przerwa była, były mrozy, przerwa w nęceniu. To i widać efekty, więc trzeba po prostu odbudować to wszystko na nowo, więc nawet jak nie będziemy mogli tutaj być co tydzień czy co kilka dni w tygodniu, to po prostu będziemy kontynuować pracę, no tak, nęcenie. Tak czy inaczej będziemy, no. No. Ta, no bo nawet aby zanęcić. Będziemy nęcić. No. Niedzielę następnym tygodniu prawdopodobnie nie przyjedziemy, bo szykuje się impreza. Bo impreza w sobotę, która tak. Nam prawdopodobnie nie uda się nam wstać na czas, albo nie wiem, czy się nam w ogóle uda stać w niedzielę. Ale właśnie doszłem, pomyślałem, w poniedziałek. Może w poniedziałek, no. W poniedziałek po imprezie można przylecieć, przyjechać, zobaczyć. Ja. W niedzielę odespać, a w poniedziałek się jeszcze zrelaksować. I ładnie przed coś pracą. Fajnego złapać, bo będzie fajna pogoda tego dnia też, po tych deszczach i śniegu, co będzie za tydzień. A bo niestety przychodzi znowuż deszcz, tak, i śnieg. Deszcz i śnieg. Temperatura spada. Dzisiaj co mamy? 50? Nie wiem ile nawet. 54 nawet. 54 i znowuż za kilka dni spada do ile 46. Mówię, do 30? Do 30 najzimniej, ale w nocy. W ciągu dnia będzie około 40. A. W poniedziałek, jutro, wtorek, środa nawet do 64. To trochę pomoże nam, zobaczymy. Ale to, jak to się mówi, w marcu jak w garncu. Tak, zgadza się, będzie padało deszczem, a jak, śniegiem, a jak było, słońcem. A w kwietniu? Bo kwiecień to kwiecień, przeplata. Kwiecień, plecień wciąż przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Ja. Zgadza się. A i jeszcze coś. No, nasi koledzy z Nowego Jorku, Grzesiek i Paweł, są właśnie w Teksasie. Mhm. Pozdrawiamy was, chłopaki. Dzisiaj jest pierwszy dzień ich łapania. Połamania, panowie. Pojechali na potężne buffalo. 40, 50, może nawet 60 im się trafi, bo łapią w bardzo fajnym miejscu, gdzie takie ryby występują. No i miejmy nadzieję, że się uda, to chłopaki, wiecie co robić. Pokażcie co macie w zanadrzu, co możecie zrobić. No, też piękny stan, piękne ryby. Może nam się uda w następnym roku pojechać, zrobić też taką właśnie wycieczkę tygodniową do Teksasu, żeby złapać, jako Chicago Carpers pojedziemy, zobaczymy może coś jako grupka większego nam się trafi, wtedy będzie fajne wideo także. Trochę z daleka już wylechałem, już za rok do tego, no ale jeszcze w Tennessee nie byliśmy, za 3 tygodnie jesteśmy w Tennessee, już słyszeliście to, ale... A już za rok w Teksasie, tak, no. Mhm. No w ciągu dnia trochę plany się pozmieniały, bo miałem nie jechać, a teraz najwyraźniej wygląda, że jednak może się, że może jednak się uda, że pojadę. To teraz zależy od szefostwa w pracy. No, albo twojego zaangażowania. No, już proponuję, kurde, żebym ten poprosił szefa, co nie? No. Z tą taką... No, może taką... szefowo? Nie, jeden tylko robi schedule. Bo szefową to masz inaczej, no. No ale to jak nie co. Chciałbym. To jak co, nie, wiesz, nie był zły dzień dzisiaj. Nie był zły dzień, na pewno lepszy niż jak żeście ostatnio byli. Temu. Tak, lepiej niż ostatnio. I pogodowo, i rybnie, i no, samopoczuciem i samopoczucie, wszystko. Tak. A więc jak utrzymamy to nęcenie, to tylko wyciągając wnioski, patrząc na to, co było wcześniej, to tylko 10 po prostu minut. Będzie lepiej, a lepiej. Niech ja się sprawdzę, mam tylko 10 minut na film. Zostało nam jeszcze 2 minuty? 2 minuty filmu jeszcze, to nie w zeszłym tygodniu byliśmy, ale nic nie nagrywaliśmy, przyjechaliśmy tylko tak zobaczyć, co się dzieje. Bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, ja miałem koronę, później miałem zapalenie zębów i do tego wszystkiego jeszcze mrozy przyszły, kurde, nie dało rady przyjeżdżać tutaj, nawet nęcić ani nic. Ale w tym miejscu stawimy zdjęcie, Michał złapał tydzień temu ładnego mirrora, to zobaczycie, to jest ten mirror. Spójrzcie tu raz w ten róg, to jest ten mirrorek stąd. Nieczęsto nam się zdarza, że łapiemy takie mirrorki, no ale się trafił. Mały to mały, ale bardzo fajny. Miał taki fajny, kwadratowy brzuszek, no połknął jakiś kwadrat czy coś takiego, coś w tym stylu. No wyglądał jak piłkę do nogi by połknął, ale no. Kwadratowo. No, a więc co? Jak coś jeszcze się trafi, to na pewno pokażemy, jak tak. Nie... To do następnego, razu. Jakie następne video będzie, to... No zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko zależy. Wy też zobaczycie. Od wyjazdu. Ja? No. Na razie. Na razie. Trzymajcie się. Na rybki wszyscy idźcie, jedźcie. Pokażcie co łapiecie. Dajcie lajka,
i subskrybujcie. Coś w tym stylu. Na razie. Na razie. Ale w tamtym tygodniu nie nagrywaliście nic. Nie. Branie! O tym samym pomyślałem. Co? Nagrywam. Myślałem, że zdjęcie robię. 10 minut. Zasubskrybuj.